Cześć moi drodzy, ja jestem Michał, jestem dietetykiem klinicznym i w tym odcinku chciałbym się odnieść do mojego poprzedniego filmu na temat chorób zapalnych jelit. Po emisji tego filmu otrzymałem od Was bardzo wiele zapytań dotyczących różnych obszarów żywienia, diety, aktywności fizycznej, również suplementów. Pytaliście o kaloryczność, jak tą kaloryczność podnieść, jak ją wyliczyć, jak zastosować te elementy, o których mówiłem w tym materiale. Link do całego filmu znajdziecie w opisie filmu. Moi drodzy, część pytań dotyczyła również tematu kwasu masłowego i w tym materiale chciałbym ten temat poruszyć. Moi drodzy, pamiętajcie, że będzie mi bardzo miło, że ze mną jesteście dłużej. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie film, dzielmy się wiedzą. Moi drodzy, kwas masłowy jest niczym innym jak naturalną substancją, która występuje w naszym organizmie. Jest wytwarzany poprzez fermentację niestrawnych węglowodanów przez bakterie jelitowe. Jest to krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy. Moi drodzy, żeby te bakterie mogły fermentować te niestrawne węglowodany, musimy je dostarczać. Przede wszystkim pod postacią skrobi opornej oraz frakcji błonnika pokarmowego. Jest wszystko w porządku, jeśli dostarczamy tego w diecie, tak? Natomiast u osób, które zmagają się z problemami zapalnymi jelit, często ta dieta może być uboga w te produkty z racji tego, że zastosowanie ma tutaj dieta łatwostrawna, czyli będziemy tutaj między innymi ograniczać błonnik pokarmowy, co może mieć przełożenie na możliwości fermentacji tych niestrawnych węglowodanów przez te bakterie i mieć to bezpośrednie przełożenie na ilość wytwarzanego kwasu masłowego. Tak więc ten kwas masłowy dodatkowo będzie pełnił bardzo wiele funkcji w naszym organizmie, w naszych jelitach. Będzie przede wszystkim podstawowym źródłem energii dla komórek nabłonka jelitowego. Będzie odgrywał również korzystną rolę troficzną, cytoprotekcyjną, będzie wpływał na procesy proliferacji i apoptozy komórkowej oraz będzie hamował bezpośrednio aktywność deacetylazy histonowej i co najważniejsze wykazuje również działanie przeciwzapalne oraz immunomodulujące, czyli będzie wskazany w chorobach zapalnych jelit, tak? Jego prawidłowy poziom będzie wskazany w chorobach zapalnych jelit. No niestety u osób, które mają choroby zapalne, często ta dieta wymaga stosowania suplementów. Moim zdaniem nie macie się czego obawiać. Wskazanie do stosowania kwasu masłowego w formie suplementów jest potwierdzone badaniami naukowymi i faktycznie przy długim stosowaniu badania pokazują, że zarówno dolegliwości bólowe mogą ulec tutaj ograniczeniu, jak i ten sam stan zapalny oraz funkcjonowanie tego jelita może się poprawić, tak? Dostarczamy po prostu tych składników, których nie jest w stanie dostarczyć nasz organizm. Moi drodzy, temat na pewno będzie przeze mnie poruszany jeszcze wielokrotnie. Zachęcam do obserwowania kanału. Do zobaczenia.